Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku TDIK, ale z 26 świata, czyli tego, który dąży do celu, ale bez kupowania zbędnych grzywków i utrzymywania play, by mogli sobie lecieć na różne wakacje, szczególnie weekendy, kiedy są najbardziej potrzebni, bo zawsze coś ciekawego się pojawia. Włączą coś, zrobią błąd, ale żeby coś odpowiedzieli, to nigdy ich nie ma. Mamy oczywiście idealny kalendarz, chcielibyśmy, żeby on tak naprawdę był z każdym dniem, by właśnie były te grzybeczki do odebrania, ale niestety kalendarze są trochę cykliczne, no i będziemy musieli tak parę miesięcy poczekać na kolejny taki fajny. Plus taki, że sekretna misja to oczywiście dzisiaj jest zatrenowanie, więc zaraz sobie zatrenujemy, bo też 3 gole nam zostało z wczoraj. Nie było żadnego zadania, żeby dać jakiegoś epika, więc sobie jeszcze je zostawimy. No oczywiście na free-to-playu epiki nie wpadają cały czas, więc też trzeba oczywiście o nie odpowiednio dbać. Celem oczywiście jest wybicie 560 levela, czy nam się uda, czy nam się nie uda, zobaczymy. Najwyżej sobie zrobimy wtedy nie jeden, a na przykład dwa lożki w mroku, które nam jeszcze wiszą. No bo jak pamiętacie, do 50 levela sobie je trzymałem, to oczywiście sobie zatrenujemy za chwileczkę. Pewnie będzie 10 tysięcy, jak zrobi się toaleta, więc będzie już taki pierwszy budynek, więc z tymi runami też ciągle powoli, ale do przodu. Oczywiście tu na nic się nie spinamy, bo ważne jest to, że już możemy trafiać maksymalne runy, ale dalej nam brakuje jednej głównej, tej właśnie do 50% golda i to już parę miesięcy nas to czeka. Żadne legendarne lochy nie dały, żadne losowania epików czy inne, więc nie wiem, kiedy to się zmieni. Oczywiście mamy event Golda, więc też widzimy, że znacznie więcej jest. Już mamy prawie 15 milionów na godzinę, więc jakiś tam zysk jest. Przygodę masz też na full, więc będziemy musieli go sobie zrobić. Pomimo tego, no, że mamy takiego innego wierzchowca, to liczmy, że za dużo tych punktów nie stracimy. Ale chyba szybciej, że będzie jakiegoś poćka tutaj uderzyć przy okazji. Pozdrawiam go serdecznie i też Milika, który wiem, że pewnie obejrzy ten odcineczek. Tu sobie oczywiście ulepszymy władcę o T5, żeby nam się dusze nie marnowały. To sobie damy szybciej, żeby się też nie musieli za bardzo, za długo czekać. O, na dwa, może nawet na trzy. Ale to też dobrze zwiastuje. Im bardziej się będziemy męczyli i tym nasi przeciwnicy mają większe levele i oczywiście są tacy bardziej niezwykli, no to też jest szansa na większą liczbę golda, ale co będzie, to będzie. Zaraz się przekonamy. O, 310, czyli prawie jak na głównym TDI-ku, będzie super ekstra też. Widzicie, że za dużo go niestety nie ma. Nie ma tyle, jakbyśmy go oczywiście potrzebowali, ale też punktów, no, nie za dużo zabrało. Około 200, więc nie jest źle. 203 bodajże, jeżeli dobrze liczę. Jak nie, to oczywiście musicie mnie poprawić. Tu oczywiście to sobie wyrzucimy. Mamy 10 milionów, więc warto się tego pozbyć. No i chyba zostaje nam zrobienie awki, ale zanim jeszcze to sobie menadżera musimy zrobić, żeby nam się oczywiście nic nie marnowało. Więc tu sobie też zwiększymy, bo zawsze to jest tam może parę dni, jak będziemy tak to robili, szybciej będziemy mieli te E150, choć to na pewno nie ten rok. No to czas chyba rozpocząć awkę. Tu mamy to, to jest ten drugi, więc jest szansa na jakieś 160 milionów, więc powinno się udać, biorąc pod uwagę, że jeszcze pewnie z awki nam coś ciekawego wypadnie. Jak będziemy oczywiście realizowali awkę, no to nie będę Wam przeszkadzał swoim głosem, dlatego krótka przerwa muzyczna i jak będzie ostatni paseczek, to oczywiście wrócimy dalej do naszego omawiania tego, co się dzieje, co miało miejsce. Plus taki, że jest wiedźmia, więc wszystkie itemy, które nam wpadną, możemy od razu sprzedać razy dwa wartości.
Trzy paseczki prawie gotowe, już zostały nam ostatnie zadania, trochę dusz padło różnych itemków, które mogliśmy fajnie sprzedać i ogólnie AFK bardzo na plus sobie oczywiście jeszcze trochę menadżera zrobimy. Zapomnieliśmy naturalnie o stanie pupilach, ale wszystkie mamy już jakby wymaksowane na koniec, więc też sobie zbieramy, póki jeszcze nie są warte 10 milionów to co zrobimy. Pierwszy raz już mamy trójeczkę. Może jeszcze jedną w totku nam wypadnie trójeczka. O, mamy drugą trójeczkę, więc bardzo fajnie. Kolejne zatrenowanie zaraz. O Boże. 250 milionów, 25 treningów. Ach, szkoda, że to nie jest główne konto. Tam by to było 500 milionów maksymalnie, co można tylko zrobić, ale i tak super, 250, więc... Jak mamy takie szczęście dzisiaj, no to może warto spróbować i pokręcić sobie kołem 20 razy, bo trochę tam też jest tych reklam i z różnych innych kodów, które kiedyś były zachomikowane. To mnie bardzo zaskoczyło, a to przecież konto jest free to play, więc jaki playa miałaby w tym interes, żeby pozwalać nam na taki piękny drop. O, grzybki mamy, ale... Póki co jeszcze nie ma nic. Kolejny raz grzybki. Dajcie te 75 milionów tutaj, bo chętnie to przygarniemy. Może będzie jakiś może rekordowa awka na free to play się pojawi. Aj, 20 razy zatrenowaliśmy. Tutaj też parę grzybków wpadło, choć też pamiętajmy, że kalendarz jeszcze będzie ten superowy do otrzymania. Tam za parę dni te 25. No i trzeba zrobić coś, co bardzo lubimy tutaj. Czyli bardzo długo trenować i patrzeć, jak te liczby fajnie rosną na tym TDI-ku free to playu. Widzicie, cały czas jesteśmy w top 10, więc na tych starszych serwerach, jeżeli naprawdę jest wytrwałość i wytrzymałość, da się fajnie trzymać w topce, nie kupując po prostu grzybków. Kisiore to jest niestety mag, jeśli dobrze pamiętam, więc albo się uda, albo się nie uda, więc to jest niebezpieczne. Wybierzmy sobie to, jak nam się nie uda za jednym razem, zabraknie trochę expa, a nie, jest ok, 165 milionów powyżej oczekiwań, więc 560 widzimy w lewym górnym rogu. To nam też się przyda, tylko muszę zobaczyć, jeśli przypadkiem nie mam tam jakiejś lepszej runki, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Mamy 560 level, super to wygląda, 40 do 600, do 700 to jeszcze raczej parę dobrych latek przed nami. Pytanie, czy gra będzie aż tak długo jeszcze trwała. Być może też zauważyliście, że mam trochę inny głos, pożyczyłem mikrofon na testy i chyba sprawuje się za... dobrze, ale to sami ocencie. Jeżeli Wam się oczywiście podobał odcineczek, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Do usłyszenia wkrótce.